kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym Daily Vlogu. Jak możecie słyszeć po moim głosie, jestem znowu chora. Trafiłam w piątek na pogotowie i się okazało, że dopadła mnie angina. Ale mniejsza o chorobach, nie będziemy o tym rozmawiać. Jak widzicie, na łóżku leżą dwie torby. I tak, to oznacza, że Agnieszka się zmobilizowała i będzie nagrywała haul zakupowy. Myślę, że on będzie przed tym vlogiem, więc możecie sobie zobaczyć, co takiego upolowałam w sieciówkach. Rzadko nagrywam w tej scenerii, w scenerii naszej sypialni, ale to nic, torby gotowe do nagrywania. Może wydawać Wam się, że tych zakupów jest naprawdę dużo, aczkolwiek nie, moi drodzy. Tutaj jest kurtka, która zajmuje całe miejsce, tam jest zaledwie kilka rzeczy. Jeszcze planuję kilka drobiazgów kupić, kilka ubrań, sweterek na pewno. Ale powiem Wam szczerze, że już nie będę czekała, pokażę Wam to w innym vlogu. Teraz marzę tylko, żeby rozpakować już te zakupy i schować te siatki, więc zabieram się za nagrywanie. I haul nagrany, jak widzicie, wszystko sobie już tutaj poukładałam i za chwilę będę chowała do szafy, więc w końcu mogę to na spokojnie rozpakować. Stwierdziłam jeszcze, że pokażę Wam małą zmianę w naszej sypialni, a mianowicie w końcu pojawiło się tutaj biurko, które będzie służyło za moją toaletkę. Na to krzesełko nie patrzcie, bo to jest tak tymczasowo. Jest to biurko z Ikei, ma tutaj taką jedną dużą szufladkę i możecie mi pisać, gdzie mogę kupić jakieś przegródki fajne, bo jak widzicie, to biurko jest naprawdę płytkie. Wygląda ono tak, muszę dokupić jeszcze oczywiście lusterko, jakieś dodatki i no niestety ono tutaj ma dziurę na jakieś kabelki. Ja stwierdziłam, że sobie to po prostu czymś zakryję. W tej chwili stoi ślimak, który raczej nie będzie tu stał. No ale zobaczymy, co fajnego sobie dokupię. Malujesz? Pięknie malujesz. To jest żółty. Ja sobie na chwilę usiadłam, bo czekam, aż zgrają mi się pliki do programu i niebawem będę montowała dla Was filmik. Powiem Wam, że czuję się dość średnio, ale i tak lepiej niż przy ostatniej anginie, więc nie będę Wam tutaj jakoś bardzo narzekała. Jedyne, co mnie strasznie irytuje, to jest mój głos. Mam wrażenie, że brzmię 20 lat młodziej, jakaś pięciolatka, więc mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało albo że tylko ja to po prostu słyszę. Wiktoria sobie zajada makaron ze szpinakiem. Dobra, Wiktoria. Moi drodzy, przed chwilą była u mnie moja mama, ponieważ byli na jakiejś giełdzie, na takim ryneczku i przywiozła mi, słuchajcie, golfik. Golfik taki, który chciałam, jasny, wywijany, ponieważ ja w sklepach mierzyłam i tak jak mówię, te sweterki są po prostu strasznie drogie. I kupiła mi za 25 zł chyba taki sweterek biały z takim golfem, cieniutki, obcisły. Powiem Wam, że właśnie takiego mi w szafie brakowało, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mama mi go kupiła. Zaraz go zmierzę może i pokażę Wam, jak wygląda. Ok, i tak on wygląda. Ja mam tutaj czarny stanik, więc troszeczkę mi przebija. Ale jest naprawdę fajny, mięciutki i do czarnych spodni będzie wyglądał ekstra, a nawet do tej mojej spódniczki jeansowej też myślę, że będzie to wyglądało fajnie. Dla Wiktorii mama kupiła taką różową czapę i do tego komin. I dla mnie jakieś takie cieniutkie skarpetki, więc super. I gotowe, filmik się zapisuje i jeszcze dzisiaj będzie na kanale, więc bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić. Dawaj język! Otwórz oczy! Otwórz oczy! I dawaj język! Otwórz oczy! Otwieraj te oczy! I dawaj język! Jesteśmy teraz w mojej kuchni i ja szykuję obiadek, a mianowicie będą naleśniki z żółtym serem, z kukurydzą, z papryką,
Może coś jeszcze dodam, tylko teraz nie mam pomysłu. I dla Daniela będą w wersji z mięsem, czyli z kurczakiem. I stwierdziłam, że to jest idealna pora, żeby zacząć robić obiadek, bo powoli zaczynam być głodna. Świeci tak cudowne, ciepłe słoneczko, ja muszę siedzieć w domu. Czy to jest sprawiedliwe? Powiedzcie mi, czy to jest sprawiedliwe? Raczej nie. Tutaj lecą bajki. Przybiegła Wiktoria, się wygłupia. Musiałam ją znowu przebrać, bo nie wiem jakim cudem. Siedziała w krzesełku i oblała się cała znowu była wodą. Z kubka, nie kapka. Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia. Ona się coś strasznie tu wygłupia. Wika, co ty robisz? I przyszłam, żeby wam powiedzieć, że ten vlog będzie się składał z kilku dni, bo dzisiaj naprawdę mało nagrywałam. Jakoś opadła mi energia po południu. Więc spodziewajcie się mnie jeszcze jutro, czyli dla was jeszcze w tym vlogu. Ponieważ dzisiaj to już raczej nic ciekawego się nie będzie działo, więc nie będę na siłę. Dzień dobry kochani, witam was w dniu drugim tego vloga. Ja dzisiaj od 6 jestem na nogach, ponieważ Wiktoria postanowiła zrobić mi pobudkę. Ale żeby nie marnować tego dnia na leżenie w łóżku tylko, to zabrałam się za robotę i postanowiłam, że wszystkie swoje letnie sukieneczki schowam w worek próżniowy i w końcu pozbędę się na jakiś czas ich z mojej szafy, żeby po prostu nie zajmowały mi zbędnego miejsca. Jeszcze tak myślę, że tylko sprawdzę, czy w szafie nic na pewno nie zostało i będziemy mogli to opakować. I gotowe. W szafie zrobiło się od razu więcej miejsca, co oznacza, że mamy miejsce na nowe zakupy, czyli możemy iść na shopping, któregoś dnia oczywiście jak wyzdrowieje. Skończyłam przed chwilą gotować zupkę, więc zabieramy się z Wiktorią do jedzenia. Ja w sumie nie jestem głodna, więc nalałam sobie naprawdę malutko, tylko dla towarzystwa i będziemy zajadały. Przyszłam do Wiktorii, bo Wiktoria u nas w pokoju zasnęła. Przyjechał Daniel z pracy, był na zakupach i jeszcze kupił mi do toaletki. Co prawda to nie jest organizer, ale takie jakby szufladki malutkie, wąskie. No jakieś podkłady, korektory czy coś takiego. Na razie mam 4. Jeden kosztował 3,99, więc później jak Wiktoria się wyśpi, to zobaczymy jak to wygląda, jak będzie ok, to po prostu dokupimy ich więcej. Wiktoria już wstała i chciałam wam pokazać te koszyczki, które kupił mi Daniel. Fajnie to nawet wygląda, tutaj idealnie brakuje mi 4, aczkolwiek chciałabym takie 2 większe sobie dokupić. I podobno były, ale tutaj nie wiem czy by się zmieściły. No wyglądają one całkiem fajnie. Zastanawiam się, czy tam z tyłu też tak w poprzek po jednej nie dokupić. Nie wiem, możecie mi pisać, czy lepiej będą mi się sprawdzały takie, czy takie większe, do osób, które mają toaletki, oczywiście pytanie. Ja powiem wam szczerze, że kosmetyków jakoś dużo nie mam, bo ukróciłam to wszystko do minimum, ale nawet wiecie, pędzelki sobie poukładać w jednym. Jakieś tam szminki, balsamy do ust, już będzie wszystko fajnie posegregowane. Dzień dobry w dniu kolejnym, witam was z pokoju Wiktorii. Ja od samego rana rozkręcałam łóżeczko i Daniel dzisiaj będzie skręcał, ponieważ kupiliśmy łóżeczko i dzisiaj ma przyjść. Mały rozgardiasz tutaj jeszcze jest, ale jak już wszystko będzie gotowe, to wam pokażę. Ja teraz będę się ubierała, bo za chwilę mam wizytę u fryzjera, będę malowała włosy. Więc to jest ostatni raz, kiedy widzicie mnie w tych włosach. Jak wam się podoba, podwyższyłam sobie jedynie ten blond i obcięłam końcówki. Tak to teraz wygląda, może tak z boku wam pokażę. Troszeczkę chłodniejszy mam ten kolor.
No i tak jak mówię, ten odrost jest zdecydowanie taki mniejszy. I przyjechało już łóżko, za chwilę będziemy je skręcać, aczkolwiek powiem Wam, że nie zamówiliśmy materaca w Ikei, tylko zamówiliśmy na Allegro jakiś tam polski materac. Podobno dobry ma być, więc zobaczymy. Chciałam Wam pokazać łóżko, ale tutaj ono jest tak jakby w częściach, bo to takie podwójne troszkę. Więc zobaczycie, jakie złożymy, ale to chyba dopiero w następnym vlogu. A my, powiem Wam szczerze, zabieramy się teraz za składanie łóżka. Ja dzisiaj troszeczkę czuję się lepiej, więc super. Jeszcze tak kilka dni wyleżę i będzie już całkiem dobrze. Zobaczcie, już jakaś część łóżka jest skręcona, więc chyba nie tak źle nam idzie. Tutaj będą szuflady i zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to łóżko będzie wyglądało. Bo mam tutaj instrukcję. I jesteśmy teraz na etapie, co zrobiliśmy, to już mamy i tutaj chyba już będzie widać, jak to łóżko będzie wyglądało. To będzie zwykłe pojedyncze łóżko, takie zasunięte, ale będzie możliwość spania, funkcji spania drugiej osoby, więc jak do Wiktorii przyjdzie jakaś psia psiułeczka czy koleżanka, to śmiało będziemy mogły ją przenocować. Więc kochani, ja się z Wami żegnam z widokiem właśnie przyszłego łóżka i widzimy się już w następnym vlogu. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa!